Skąd ta decyzja i skąd ta kandydatura? No właśnie dlatego, że pani Joanna Reźniewska jest osobą bardzo zaangażowaną. Zaangażowaną w to, żeby nieść w tym środowisku oświatowym, poczynając od uczniów, kończąc na rodzicach, a oczywiście dbając o nauczycieli, nieść ten kaganek oświaty przysłowiowy, ale oczywiście w jak najbardziej nowoczesnej formie. Przede wszystkim stawiałam na kandydata czy kandydatkę, która faktycznie spełni nie tylko te wszystkie merytoryczne wymagania, będzie blisko uczniów, blisko nauczycieli, będzie osobą, która zna to środowisko, bo przyznam szczerze, ja również wywodzę się ze środowiska edukacyjnego, ale swoją pracę w szkole skończyłam 5 lat temu, a szkoła przez te 5 lat bardzo się zmieniła. Więc zależało mi na takiej kandydaturze, takiej osoby, która po prostu to środowisko zna, czuje, zna jego bolączki, wie, co trzeba naprawić, ale też będzie osobą faktycznie nie zaangażowaną po żadnej stronie politycznej. Będzie osobą, która będzie mogła po prostu realizować te zadania. Będzie osobą odważną, pracowitą i myślę, że mającą duży autorytet w środowisku nauczycielskim. Długo trzeba będzie odzwyczaić od słowa dyrektor na rzecz słowa kurator, pani Anno? Prawdopodobnie bardzo długo, jeszcze dłużej pewnie odzwyczaić się od słów w mojej szkole. Muszę powiedzieć, że było dla mnie zaskoczeniem ta propozycja ze strony pani wojewody, natomiast zmiany, kiedy przychodzą z zewnątrz, a jest czas zmian, też są jakąś motywacją do pomyślenia o swojej roli życiowej. 18 lat bycia dyrektorem świetnej szkoły, pracy ze świetnymi ludźmi, no ale to dziecko jest dorosłe i można już je z domu wypuścić. No tak, skoro 18 lat można byłoby powiedzieć do matury językiem szkoły średniej, natomiast skoro kierowała pani szkołą twórczą, to trzeba będzie twórczo też się wykazać na stanowisku, bo przed nami sporo zmian chyba w oświacie. Od czego trzeba będzie zacząć i do czego dążyć, pani kurator? Na pewno to, co w tej chwili jest ważnym wskazaniem ze strony pani minister Barbary Nowackiej, to pewnego rodzaju zmiana filozofii, jeśli chodzi o podejście do szkoły, zwłaszcza na tym poziomie szkół podstawowych, jeśli chodzi o ocenianie, pracę domową dzieci. I może się wydawać, że to taki banał, ale tak naprawdę ja też zdaję sobie sprawę z tego, że to, co w tej chwili jest konieczną zmianą, to podejście do zawodu nauczyciela, to zmiana statusu nauczycieli. To jest naprawdę w tej chwili bardzo sfrustrowana, niedoceniona grupa zawodowa, a tak naprawdę wszystko to, co dzieje się w edukacji, zależy od nauczyciela. Wyjście za Opole na całe województwo to też jest ogromne wyzwanie, bo jednak wiemy, jak inaczej, inne perspektywy, nawiązując już chociażby do rankingu, są perspektywy szkoły tak zwanej wiejskiej, a szkoły miejskiej. Ale to dzięki temu doświadczeniu współpracy w stowarzyszeniach, zarówno Ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych, ale tu w regionie bardzo wielu szkół należących do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, właśnie od małych szkół w małych miejscowościach po szkoły i licealne, i zawodowe, czyli wszystkie te progi, które możemy przejść w edukacji po przedszkolu i współpraca z dyrektorami tych szkół, spotkania, szkolenia, wymiana doświadczeń. Myślę, że tutaj ten zasób mam również do wykorzystania. Czy ten element pani doświadczenia w szkole średniej można będzie w dużym stopniu przenieść też na szkołę podstawową? No bo zmienia się w ogóle filozofia, tak jak pani mówiła, edukacji, zwłaszcza dzieci, które zupełnie innym tempem nabierają tych doświadczeń też edukacyjnych. Myślę, że mimo przyjęcia tego powierzenia roli urzędniczej, dalej zostaje pedagogiem i dydaktykiem. Co pani zadaniem będzie najtrudniejsze, jeśli chodzi właśnie o te pierwsze takie momenty zmian, o których sama pani wspomniała, począwszy od pani minister edukacji, które dla pani będą wyzwaniem, jednocześnie jakby przełożeniem tego na język chociażby regionu? W tej chwili na pewno ważnym elementem tutaj związanym ze zmianą regionalną jest już podjęta rozmowa i oczekiwanie na zatwierdzenie budżetu związanego z powrotem języka mniejszościowego do szkół z prowadzonym językiem niemieckim tutaj na Opolszczyźnie, bo od jakiegoś czasu to była jedyna mniejszość narodowa w Polsce, która takie prawo miała odebrane. I to na pewno jest też, oczekuję i spodziewam się, wiele trudnych rozmów, bo wiadomo, że ten temat jest przez bardzo różne środowiska w różny sposób oceniany. To jest specyfika wyłącznie naszego regionu. Teraz będą wpadać do pani gabinetu dorośli, nie będzie trochę brakowało tej młodzieży, która z ogromnym impetem do pani gabinetu w szkole wpadała? Młodzieży będzie mi bardzo brakować. Mam nadzieję, że uda się całkiem nie
nie zaprzestać tej współpracy. To jest naprawdę taka codzienność nauczyciela. Nauczycielem się jest, dyrektorem, dodam, kuratorem, dzisiaj już mogę, się bywa. I to jest na pewno takie podejście, które pozwala mi myśleć o tym, że ta pragmatyka mojej pracy może sprawdzić się również w przełożeniu na trochę szerszy wymiar. Bardzo liczę na dobrą współpracę z pracownikami kuratorium. To jest dużo ludzi, którzy, mam nadzieję, że będą chcieli współpracować z nowym szefem. To oni mają dużo doświadczenia, to oni mają kontakty ze środowiskami swoich czy tych organów prowadzących, których pełnią nadzór. To oni znają ludzi i myślę, że to jest rzecz, na której w tej chwili na pewno bardzo mi zależy na początek.